No nie, no kurczę, ten początek gry sam, po prostu jak to wygląda, jak to działa, to mnie niszczy mnie. Mega. Klank? Klank! No i straciliśmy Klanka. Co to za miejsce? A, to jest w ogóle jakiś... Mi się wydaje, że to jest jakaś planeta niewolników czy coś. Gdzie jesteś, Klank? Bo ta... Rivet musiała się ukrywać, nie? To może to jest jakaś dziwna planeta podejrzana. Ciekawe. O, ktoś sobie postanowił u mnie remont robić. I napierdziela młotkiem mi nad głową. Pięknie. Wy tego nie słyszycie, bo ja mam tak mikrofon ustawiony, że wycisza. Ale no ktoś młotkiem napierdziela, nie? Mi w suficie. Mega. Dobra, musimy znaleźć Klanka. Gdzie on się zagubił? Z klonem Ratcheta jest gdzieś, z tą kobietą. Rivet. Ale chociaż bronię mamy. Klanka robocika mi zabrali, ale chociaż bronię sam. Tu coś będzie jakiś... O, skrzynie są. Nice. Hop, hop. Nie mogę się więcej razy odbić. Chyba nie mogę. Myślałem, że tam do góry jakoś można wejść. Może jakaś znajdźka, ale raczej nie. No to tak ten, no jeżeli chodzi o PS5, to tak jak tutaj mówimy. PS5 jest praktycznie niedostępne. Jak wchodzi jakaś oferta, to ludzie wykupują. Dłużej niż jeden dzień raczej oferty nie stoją. Każda oferta PS5 to jest praktycznie tylko oferta z tym, z zestawem. O, patrzcie, zbagowałem się. Nie mogę wyjść, tak jak w Demon Soulsach. Nie da się wyjść, elo. Nie mogę podskoczyć, patrzcie. X nie działa. Nie da się podskoczyć. Postać mi się zblokowała. Wow. No nie, no nie da się za Chiny podskoczyć. Nie działa skok. Zbagowałem się. Okej. Także no trzeba we wszystkich sklepach po prostu sprawdzać codziennie. Wpisujesz Media Max, Media Expert i szukasz RTV Euro AGD i takie tam. Dobra, dobrze, że jestem blisko tutaj jakby save pointa, że już jesteśmy w tym samym miejscu. Oj. Jak z dostępnością PS5 w Polsce? No dalej jest problem, właśnie o tym mówimy, że jak jest jakaś oferta, to są oferty tylko z zestawami. Gołych konsol nie ma praktycznie. Ja nie widziałem od premiery gołej konsoli. No i oferty raczej nie stoją dłużej niż jeden dzień. Teraz jest troszeczkę lepiej niż było na przykład 2 miesiące temu. Bo jeszcze 2 miesiące temu oferty znikały w 10 minut maksymalnie. Ale ogólnie no to jest ciężko. Jest lepiej, ale jest bardzo ciężko. 4 minuty? No dokładnie. Jest troszeczkę lepiej, ale dalej to są sprawy minutowe albo godzinowe raczej w większości ofert. Jak jakiś Media Markt czy ekspert rzuci, wiesz? Także no ja się mega cieszę, że zamówiłem przedpremierowo, była konsola na premierę, zero problemu, zero udziwnień. Okej, tam możemy w dół lecieć, a zobaczymy najpierw co jest u góry. Serio? PS5 jest nawet w Carrefourze dostępne? No tutaj od premiery to jest po prostu no niedostępne. Ja na szczęście na premierę kupiłem bez problemów, ale mam znajomych, coś próbowali przez parę miesięcy kupić i się nie dało. Bo jak się pojawiała oferta, to nie tylko, że sklepy rzuciły 5 konsol czy coś, to jeszcze albo stronę wywalało, bo tyle osób chciało to dodać do kosza i połowę anulowało, albo po prostu nawet nie zdążyłeś przejść do kupna, dodałeś do kosza, nie zdążyłeś kliknąć dalej, albo była zawieszona strona, albo po prostu twojej konsoli już nie było i dalej płatność nie przechodziła. Także no, było mega ciężko jeszcze z 2-3 miesiące temu, teraz jest troszeczkę lepiej, ale dalej, tak jak czasami sobie sprawdzam, to gołych konsol w ogóle nie ma, tylko zestawy i no mówię, parę godzin maksymalnie i konsoli nie ma. Na wszystkich tam Mediamarktach, Media Expertach i tak dalej. Tu można jakoś wejść. Ciekawe, czym to się rozwala. Pewnie coś się odblokowuje. Podejrzewam. O! Sklepik. Pani Zurkon. Ciekawe, co mi da. Armor może? Tak! Armor mi da. Wow, mówisz? W Hiszpanii nawet czystą konsolę kupisz, no to kozacko. Tutaj nie dość, że bazowa cena konsoli od premiery podskoczyła o jakieś 300-400 zł. To też jest hit, że już jest konsola droższa o parę stów. Nieważne jaki zestaw weźmiesz. O, jest Klank. To jeszcze, no, czystej konsoli praktycznie nie znajdziesz. A często się sklepy tak wycwaniają, że na początku dodawały tylko PS5 do takich zestawów, na przykład z telewizorem. I żeby mieć PS5, musiałeś na przykład 8000 dać. To już w ogóle był kosmos. Mogą stąd odlecieć, cała reszta. Ale widmo może pomóc. Podążaj za muzyką do klubu Nefarius. Tam znajdziesz widmo. Do klubu Nefarius, tam znajdziemy widmo, okej. Ależ to ekscytujące! Jaki dźwięk dochodzi z klubu Nefarius? O, mapę nawet mamy, wow. A co to są te dynksy czerwone? Ciekawe, zaraz sprawdzimy. Rytarium jakieś, okej. Raritarium, czyli pewnie jakaś ciekawa waluta. Co ty mi tutaj ciekawego powiesz? Pan Grzybek. Co zamienia w grzyby przeciwników? Zbroję mogę założyć? No właśnie tak myślę. A, grzyby to są te robociki z wcześniejszych części. O, okej, kozak. Grzyby to są robociki, dobra. Uzupełnienie zdrowia i amunicji, oczywiście, bo to grosze. No, co ja chcę? Czy ja chcę te grzyby, czy ja chcę bomby? Mogę w sumie to i to nie. Tak? Troszeczkę śrubek mi brakuje, na to i na to. Ja kupię bomby na razie. Tania w tej części amunicja? No pewnie później będzie droższa do jakiegoś rajno czy coś, podejrzewam. Mówisz, że armor mogę założyć, a to pewnie w jakimś innym sklepiku, co? Zaraz dorwiemy sklepikarza z armorem. Siemano CoolTank, hej hej, witamy, cześć. O, to jest to Raritanium? Nie. Jest Raritanium, pewnie do jakichś ulepszeń, skilli czy czegoś później będzie. Dobra, na razie sobie tutaj obadam tą miejscówkę, nigdzie się nie śpieszymy. Platynę masz w poprzedniej części? No ja platyny nie mam, ale we wszystkie wcześniejsze części grałem wielokrotnie. Ja bym miał platyny, jakby wtedy trofea były. Bo ja grałem najwięcej we wszystkie części na PS2. I w sumie na PS3 też. To tam miałbym platyny na 100%, bo tam... To kurczę, na przykład trójkę czy coś, to przechodziłem po, nie wiem, po 10 razy. Okej. A tutaj zobaczymy, czy będę się kusił o platynkę, czy nie. Zobaczymy, jak się będzie grało. Dobra, czy tutaj coś jest jeszcze ciekawego? Nie, u góry nic nie widać. Mówisz, polecasz się wkręcić w platynowanie? Nie, dla mnie często gry jakby nudzą, wiesz? Dla mnie jest osiągnięcie, jak ja przejdę grę do końca, o. Dla mnie często gęsto, jak gra ma powyżej 10 godzin, to już jest słabo. Jakby... Kiedyś to przechodziłem co drugą grę, serio. Co drugą grę nie robiło mi to. O, już mamy od razu elektryczne buty. A teraz jak gra ma powyżej 10-15 godzin, to często już mnie nudzi. Ale możesz tam znaleźć robota szpiegowskiego ruchu oporu, jeśli go szukasz. Robot szpiegowski? Od roku platynę w Monster Hunter World, naprawdę. Ja w Monster Huntera grałem najwięcej na PSP. Ponad 600 godzin miałem. Monster Hunter Freedom Unite najwięcej. To, no ale no zapewne... Tam bym się chyba w życiu nie podjął platyny w Monster Hunterze. Bo to jest tak cholernie ciężka i grindowska gra później. Dobra, i co? Mamy jeden sklep. Czy ja tam mogę w tym sklepie armor założyć, czy to nie tutaj? Czy trzeba dalej iść? Mówię, ja kiedyś jeszcze parę lat temu też wszystko przechodziłem. Długo ciurałem w gry, ale to już nie ten wiek. Teraz kurczę, kiedyś brałem co drugą grę, jaka wychodziła. A teraz to, nie wiem, jedna, dwie gry w roku, jak mi się spodobają, to jest dobrze. Okej, chwila, bo tu to Raritanium. O, jest na dachu. A, zbroję znajduję. No okej, ale ja mam jakąś zbroję z preorderu. To powinna moja zbroja gdzieś być. Wiedźmin 3 długi i super. No ja Wiedźmina 3 nigdy nie grałem jeszcze. A jest pancerz, dobra, dzięki za info. Gra, którą najbardziej wyczekuję, nowy God of War. Zdecydowanie. Oprócz Ratchet and Clanka, to właśnie też chyba najbardziej czekam na God of War'a, zdecydowanie. God of War i The Last of Us'y to takie moje top tam 3 gierki czy coś w historii. Mamy hełm, korpus i buty osobno, okej. Hełm. Mogę założyć. A bo ja mam cały zestaw, tak? Bo to jest ten z preorderu pewnie. To jest, ktoś się orientuje, czy to jest zestaw właśnie z preorderu? Czy to jest... jakby... Czy to jest pierwszy strój, jaki powinienem mieć? A, no dokładnie, bonusów nie daje, ale ładnie wygląda. To w sumie dobrze. To w sumie dobrze, bo jakby nie chciałem, żeby mi dawała, wiecie, jakieś OP bonusy, żeby było jakoś ultra łatwo. Fajnie, że super wygląda, ale jak nie daje bonusów, to się cieszę w sumie. To jest spoko. Nie daje bonusów, to jest fajnie. Bo przynajmniej nie będę miał jakoś super łatwo. Więc to jest ok. To jest spoko. Czasami są takie, kurczę, bonusy jakby... Pay to win czy coś. Dobra, tam gdzieś jest niby Raritanium. A to jest pewnie to... No znowu mi się postać zbagowała? Nie, ok. Ostatnim razem mi się zbagowała tak postać. Tu jest pewnie to Raritanium, ta. A, za ścianą, a tego się nie da na razie rozwalić. No nic, to pewnie później. A samo posiadanie daje bonusy, nie trzeba nosić konkretnych zbroi. Okej, ciekawe. Dobra, czy idziemy najpierw... Najpierw lewą część obadamy, bo jest mniejsza. To najpierw lewą część obadamy. To super, bo ja na przykład... Fajnie, że nie trzeba konkretnej zbroi nosić na bonusy. Czy dodali fajne wibracje do pada? Tak. Przy każdej broni inaczej chodzą triggery. I na przykład przy niektórych broniach wciśniesz lekko trigger, to strzela tak. A wciśniesz mocno, to strzela o wiele szybciej i tak dalej. No i mówię, każda broń inny jest opór triggerów, plus co chwilę pad wibruje. Przy różnych tutaj rzeczach i tak dalej. Więc no te funkcje jakby wszystkie pada działają. A co ja mam tu zrobić? Oj. Chyba deduwa. Także pad tutaj od PS5 fajnie działa. No gdzie ja jestem? Może na przedmieście? Wait. Czy oni mnie teleportnęli do przodu przez to, że spadłem? Czy co tu się stało? Ta! Przeteleportowali mnie do przodu skubańce, ale jajca. A no tak, bo ja tutaj jakby byłem, okej. Okay. O, można podejrzeć. Znajdź klub Nefariusa. Można zadanie podejrzeć, okej. Okay. Dobra, zobaczmy. To jest broń z DLC. Ale ta broń jest silna. Na hita bierze te moby. A nie, nie zabija ich na hita, ale zmienia ich w piksel. Piękne. Dobra, a bombka? Bum. Super. Dobra, ja sobie ustawię inaczej. Ja sobie inaczej ustawię bronię na innych przyciskach. To tutaj mogę ustawić? Nie, to tutaj było. Pikselator niech będzie u góry, ta broń szybkostrzał po prawej. Egzekutor shotgun po lewej. I bomby na dole, okej. Okay. Jak z żywotnością triggerów? Nie mam pojęcia, ale wiesz, ja w życiu nie rozwaliłem żadnego pada. Od PlayStation 1 poprzez Switche, PSP, wszystkie PlayStation, Xboxy, nigdy nie rozwaliłem żadnego pada. Więc o żywotność to ciężko powiedzieć, a czułość i moc wibracji? Czułość i moc wibracji możesz sobie zmienić. Ja mam teraz na maksa, ale możesz to całkowicie wyłączyć albo w ustawieniach PlayStation, albo w konkretnych grach często da się to w ogóle wyłączyć. Na przykład w Call of Duty da się chyba w grze wyłączyć triggery. Także to już zależy od ciebie. Dajcie mi chwilę, ja sobie skoczę szybko po wodę, bo tutaj się skończyło. Zaraz jestem. Dobra, jestem ekipa, I'm back. Dobra, możemy grać dalej. Co my tu mamy? A, mapa. A to jestem w dobrej miejscówce, okej. Muszę się dostać na platformę załadunkową. No i tutaj te kurcze, te teleportacje, to jest cudowne. Tak to płynnie wygląda fajnie. Szok. O, tam. Mega to zrobili. Okej, tutaj trzeba tym swoim kluczem pomachać. No nie, tu nic nie zdziałam, okej, czyli trzeba po prostu kluczem otworzyć. Fabryka Nefariusa. Tego kurczę naszego złego od każdej części. Czy tam lecą skrzynki co chwilę, czy mi się wydaje? Ty no, nie zaakceptowało mi zmiany tych przedmiotów? Co jest? A dobra, to nie te bronie. Nie, no dobrze. Wielostrzał na prawej. Czemu mi się to nie zmienia? A teraz się zmieniło, okej. Musiałem trójkąt przytrzymać, żeby jakby się naładowało to wszystko od nowa. Dobra, już wszystko jasne. Okej, tu zapewne wpadnę, to zginę, więc na razie sobie odpuszczę. Zobaczmy, co tu dalej jest ciekawego. Te skrzynki nawet śrubek nie dają, więc okej, whatever. Uncharted 3 Remaster masz do dokończenia. No, Uncharted też świetne gierki. Ja o wiele bardziej wolę The Last of Us osobiście. Ale Uncharted też jest niczego sobie. A co, pewnie na skrzynię musimy wejść. Jakoś. I wtedy wyżej da się wskoczyć. Podejrzewam. O nie, trzeba się sprężać. Dobra, na tą skrzynię wskoczę, tam przeskoczę. Ta, o! No. Naprawdę trzeba było tutaj po tych skrzyneczkach skakać. Spoko, spoko. No dobra, i na przykład tutaj. Coś ciekawego tu mamy? Nic nie mamy. Dobra, jak tam wyglądamy z mapą? Czy ja przegapiłem właśnie złotą śrubę? U góry jest złota śruba. Tam. Ło. Dobra, wait. A, dopiero idziemy do góry, okej. To never mind. Dopiero idziemy do góry, dobra. A, no tak, bo tu jest przejście. A tu jak wskoczę i oszukam system, to możemy po złotą śrubę nawet się pokusić. Wow. O nie! O, dobra, jestem, żyjemy. Dobra, wait, to trzeba wykminić, jak to zrobić. Dobra, jak będą dwie skrzynki, Teraz po tej dużej skrzyni będzie można chyba skoczyć. Tak jest. Już prawie tak blisko. Trzeba rozkminić, jak to leci. Ok, teraz są dwie małe. Jak są małe, to jest gitara. Wtedy można lecieć. Czyli po tej dużej będą dwie małe prawdopodobnie. Tak jest. Mamy to. Pierwsza złota. Pierwsza złota śruba. Wow. 1 na 25. Wow. Ciekawe, że to jest 25 na tej mapie, czy 25 w całej grze. Dobra, ale jeszcze tutaj gdzieś jest to Raritanium jakieś. Przede mną niby. Wszystkie to są 25, ok. Gdzie jest to Raritanium? Ciekawe. A tam jest ukryte. A patrzcie, skubańce. Uuu, 3 nawet, wow. To też na pewno... Bo zawsze złote śrubki coś odblokowywały, pamiętam. I to fajne rzeczy. No i te Raritanium to też jest pewnie ważna waluta. Więc jestem ciekawy, czym to się będzie różnić. Co odblokuje na przykład za to, a co za to. Ale to na pewno w swoim czasie się dowiemy. Także... No na pewno do platyny trzeba wszystkie śrubki, to jak zawsze, wszystkie złote. Na pewno do platyny wszystkie złote śruby, pewnie ulepszyć wszystkie broń na maksa, pewnie wykupić rajno i tak dalej. Ja najbardziej zawsze w tej grze czekam na broń, a ogólnie na rajno, jaka w danej wersji, jak rajno broń wygląda. Plus ten, plus oczywiście outfity jakie są, nie? O, na strzała padły. Armory w sensie. To zawsze świetnie wygląda. W razie czego to oczywiście całe przejście Ratcheta będzie na YouTube'a też wrzucane. Linki macie pod streamem moim. Więc na spokojnie. Jak ktoś nie będzie na jakimś live'ie albo dzisiaj nie był od początku, to całe przejście będzie na pewno na YouTubie wrzucone. Tam jest to Rarytanium. A, ale w ogóle jak to ciekawie zrobili, że to Raritanium tylko można jakby rozwalić kluczem. Że nie mogę go na odległość zniszczyć. Dobra, tam widzę, że po ścianie będzie trzeba pobiec. Tylko pytanie, czy ja już mam buty, które pozwalają na taki bieg po tej ścianie? Czy jeszcze nie? To jest ciekawe. Czy ja już mam takie butsy, które mi pozwolą pobiec po tej ścianie? O, tu też jest ukryte. Ty, a tego nie ma na minimapie. Patrzcie to. A teraz jest. A, dobra. Bo jakby nie odkryłem jeszcze kawałka mapy. Ok. W ten sposób tu działa. Dobra, dobra. To już wiemy, o co chodzi. Tutaj gdzieś jest niby kawałek mapy, który nie odkryłem. Taki bąbel. O, gdzie to jest? Tutaj niby. Tu? Nie, lol. Jakiś dziwny, nie wiem gdzie jest ten cypel. Ale może to jest na jakimś piętrze wyżej. No właśnie, spadłem jak próbowałem biegać po ścianie, dokładnie. Dlatego jestem ciekawy. Oj, 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 oj. O co tu chodzi? Nie pozwolę ci się wtrącać w sprawę imperatora. O, tam ktoś do mnie już strzelał? Tam mnie skanuje jakiś snajper. Skubaniec. No i co? Co mi dadzą? Tylko czy ja mogę potem pobiec, czy nie mogę? Pewnie nie mogę. A z tej skrzyni nie podskoczę? Z tej skrzyni tam? Też jest opcja. Ta, nie da się za Chinę, no. Dobra, to spróbujemy z tej skrzyni wskoczyć. Wow. No raczej, easy. Easy. Oszukałem system. Okej, czyli tak czy inaczej. Muszę do góry wskoczyć, bo tu inaczej tego nie zrobimy, widzę. No czemu... Okej. Czemu nie mogę wskoczyć do tego robocika? O właśnie. Ja pierniczę. Dobra, rozwalimy go i będzie po krzyku. Tak, i tak muszę to wszystko zrobić, widzę. Oj! O serio? Okej. Dobra. Fajnie, trochę jakby da się oszukać czasami. Że teoretycznie powinno się na jakąś platformę, pewnie tutaj powinienem skoczyć, a ja od razu stąd tutaj sobie skaczę. Spoko opcja. Ale jestem ciekawy, czy ja powinienem tam pobiec po ścianie i nie w inny sposób, czy twórcy specjalnie pozwolili wskoczyć w ten sposób, co ja wskoczyłem. Jestem ciekawy, czy powinienem tak wskoczyć, jak wskoczyłem, czy oszukałem system. Dobra, zobaczmy sobie bombki. A czemu na tym szybkim wybieraniu... Kurde. A dobra, tutaj ja mylę przyciski, okej. Dobra, teraz jest gitara. Jak trzymałem trójkąt i naciskałem strzałki, to mi się szybkie wybieranie zmieniało w broniach, okej. Dobra, teraz już wiem, o co chodzi. Ja się denerwowałem, czemu ja mam na innych przyciskach to, co ustawiłem ciągle. A teraz już jest gitarka. Bombka. Bum. Wow, na hita. Nice. Dobra, tutaj... Ja tylko czekam, wiecie na co? Żeby oglądać speedruny, jakie ludzie będą robić z Ratchet and Clanka. To jest zawsze ciekawe. Jak ludzie speedrunują tą grę. Ej, wait, co to jest? Znajdź widmo w klubie Nefariusa. No to ja tego nie znalazłem, tak? To trzeba się cofnąć, czy co? Coś popsułem. Z glitchami czy bez? W sumie obojętnie. Ciekawe są przejścia z glitchami, ale bardziej mnie interesuje zwykłe przejście, bo jestem po prostu mega zawsze ciekawy. Jaka różnica jest czasowa, nie? Jak normalnie ludzie przechodzą grę, czyli tam, nie wiem, z 10 godzin, a jak później ci speedrunnerzy przejdą grę bez glitchy na przykład. No dobra, jestem z powrotem. I co? A tutaj chyba po prostu powinienem pójść, tak? Znajdź widmo w klubie Nefariusa. No bo tutaj mam ten cel. Ale jak ja mam go wykonać? Tutaj już nic więcej nie ma, nie? Co to jest? A, to jest amunicja. To jest chyba tylko dynks, że ja muszę po prostu tam iść. Wydaje mi się, że to nie jest jakby cel. No bo tutaj jest cel, dokładnie w miejscu, w którym stoję. Ale tutaj nic nie ma, więc prawdopodobnie po prostu to jest znajdźka i w sensie znacznik i tyle. No ja na przykład od lat oglądam speedruny z tych Dark Soulsów, czy z tego typu gierek. Mam takiego jednego gościa, co ma na Twitchu wiele lat streamuje. I właśnie głównie speedrunuje gry, albo przechodzi różne randomowe gierki. No to gościu ma wiele tych... Wiele, jak to się nazywa? Top czasów na świecie, albo jak jest jakaś gra, to... Grinduje cały czas i też co chwilę poprawia swój czas. Po paru latach na przykład w Dark Soulsach znowu na przykład odzyskał top 1 najszybsze przejście i tak dalej. Mega się to ogląda. Ja speedrunów z Dark Soulsów to nie wiem, z 50 obejrzałem chyba. Jakbym to policzył, na pewno. Bardzo dużo speedrunów z Dark Soulsów oglądałem. Czasami jakby mi się to wszystko przypomina i od nowa się wciągam i sobie te speedruny oglądam, to jest szok. Wow, Pikselator. Muszę uważać na życie. Ten Pikselator jest mega silny, ale... Ja tutaj głównie... Nie grałeś w Soulsy żadne? Ja grałem we wszystkie części, ale skończyłem tylko dwukrotnie jedynkę. Bo... Nareszcie się zacinałem albo coś, albo się denerwowałem. Szpiegboty. Znajdujesz szpiegbota ruchu oporu. Każdy taki robot zawiera tajną wiadomość, którą możesz odsłuchać. Okej, czyli znajdźki z wideo to są. No ogólnie gry, te Soulsy są świetne. Tylko że one są strasznie wymagające. Dlatego od każdej praktycznie się odbiłem. Ty, co jest? Skórka dla klucza. No bez jaj. Albo Sekiro, tak. Sekiro to jest jakby to samo, no. W sensie ten sam wydawca i Bloodborne to samo. We wszystkie te gry grałem, a skończyłem tylko Dark Souls 1 dwa razy. Patrzcie to. Za tą śrubkę mam już chyba item, zobacz. Okej. Domyślny wygląd. Buntownik. Czerwony. Załoga Q to będzie zielony, tak? Według tego. Tak, jest zielony. Kurde, po jednej śrubce już mam jakieś unlocki, wow. Piaskowy, okej. Chciałbyś 60 klatek Bloodborne'a? To wszyscy by chcieli, no. Ciągle ludzie o tym gadają. Biały teraz mamy. Białą tą, jak to się nazywa. Klucz i złoty klucz. Złoty klucz, spoko. Szok, jedna śrubka już mi dają skiny do klucza, nice. Dobra, to zostawimy sobie złoty klucz. Fajnie wygląda, pasuje mi do outfitu. A jestem ciekawy, czy już mogę... No nie, no pewnie nie mogę. Czy tam klucze mi się... A, właśnie. Wow. Jaki speedhack. Patrzcie to. Co jest? Elo. Teleportation. I śmieszniej by było, jakbym oglądał jakieś speedruny niedługo i tutaj by był glitch, że tutaj jakoś podskoczysz, walniesz w tą ścianę. O! Podskoczysz, walniesz w ścianę i nagle ten. I nagle się by zglitchowało. No nic, tam jednak się nie dostanę na razie, okej. Zobaczę, czy może coś się w sklepiku zmieniło. Ewentualnie sobie amunicję kupię. Nie, tylko tego grzyba mamy do kupienia. Na razie zostawię, bo zaraz pewnie jakaś giwera za 10 000 wleci czy coś. To na razie to olać. Dobra, idziemy dalej, let's go. Dobra, to brzmi jak chlub. O, tu też nie można wejść. Czyli pewnie trzeba jakoś inną ścieżką. Tak, dokładnie, na razie kasiorę zostawiam, no. Zobaczymy, co tam będzie, nie ma też co wszystkiego kupować. Znaleziono misia. Aha. Tu jeszcze są znajdźki w postaci jakichś pluszaków czy czegoś, okej. Tego jeszcze nie grali. Dobre. Złota śruba. Pewnie na dachu jest śrubka. Jest, widać. Świeci się na złoto u góry, widzicie? Poświata jest złotej śruby. Muszę tylko znaleźć to całe widmo. Będzie platyna? Nie no, trofeum już mam dużo. Ile mamy trophy? Czekaj. Jak to sprawdzić na tym PS5? Wait. Hmm. 11% trofeów mam, tak? Jeżeli się nie mylę. A nie, to jest konkretnych jakby stadium, dobra. A, 8% mam trofeów, 8%. Także już wiesz, już jest sporo. Nie podpuszczasz, ale nie zrobię platyny. No pewnie nie zrobię. Dla mnie będzie sukces, jak raz przejdę. To będzie gitara. Wydaje mi się, że na razie chyba... nie mam szans na zdobycie tej śruby. Pewnie ją jakoś inaczej się zdobywa. Ta, tutaj się pewnie gdzieś wchodzi. I z tej platformy się hop-siup tu skacze i jest śrubka. No. To najwyżej na końcu zrobimy. Okej, lecimy.